Jestem w Kędzierzynie Koźlu koło tutejszego WORD-u, hali widowiskowo-sportowej i zakładów azotowych. Z tego parkingu, na którym w tej chwili stoję, według wskazań nawigacji pojedziemy do dworca kolejowego w Kędzierzynie, czyli nawigacja będzie nam pełnić rolę egzaminatora, który wydaje mi polecenia. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Mostowej WORD. Po naszej lewej stronie, w innym filmie pokazuję, w jaki sposób do tego WORD-u wjechać, choć sam jestem zaskoczony, w którym on jest miejscu, no ale tak jest umiejscowiony i nie mnie to oceniać ani zmieniać. Jedziemy z tego, co widzę na nawigacji, w tej chwili tą ulicą Mostową chyba, lub nie, Waryńskiego. Ulica Ludwika Waryńskiego. Że też nie zmienili nazwy Waryńskiego. Ale okej. Kawał długiej, prostej drogi przed nami. Kończy się teren zabudowany. Możemy się tutaj do 90 na godzinę rozpędzić. Tak więc fajnie tutaj, że takie miejsce do w pobliżu WORD-u macie, gdzie tutaj można naprawdę kursanta sprawdzić, jak sobie radzi z samochodem przy większych prędkościach, aniżeli tylko 50 na godzinę czy w mieście i 20 w strefie zamieszkania. 60, więc żeby za dobrze nie było, że można za długo pojechać. Za chwilę 40. No ale fakt, tutaj nawierzchnia również nie zachęca do tego, aby tą drogą poruszać się z prędkościami rzędu 90 na godzinę. Cały czas jednak jesteśmy, jak już mówiłem, poza terenem zabudowanym. Wracamy do prędkości 90 na godzinę. Tak więc tutaj, no, zdając egzamin na prawo jazdy, można powiedzieć, no, kawał drogi macie, można powiedzieć, za miastem ten WORD. Już jesteśmy w jakimś terenie, nazwijmy to, miejskim. Droga na Pieskowice i Strzelce Opolskie. Też hala sportowa przed nami. Tylko pytanie, czy ta Zaksa gra tu, czy gra tam przy tych azotach? Podejrzewam, że tam. Za 400 metrów skręć w lewo. Czyli na skrzyżowaniu chyba z sygnalizacją będę skręcał w lewo, czyli na końcu tej drogi, przed samą halą. Tutaj fajne miejsca, aby parkowanie skośne wykonać. Również ciekawe skrzyżowanie było. Skręć w lewo. Czyli jedziemy w ulicę Jana Pawła II. Ja bym zbliżył tu, grałem tam. Skrzyżowanie
jak widać, sygnalizatorem kierunkowym, czyli jadąc w lewo nie przecina się nasz kierunek jazdy z żadnym innym uczestnikiem ruchu. Za 200 metrów na rondzie drugi zjazd. Na rondzie drugi zjazd, tak, czyli jedziemy prosto przez rondo. Ładnie takie cieśniutkie miasto. No ładnie, ładnie, ładnie tutaj. Cieśniutko, bardzo fajnie jest. Za 600 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Czyli na rondzie będzie w prawo, pierwszy zjazd. Dzisiaj, na te warunki, które dzisiaj mamy do jazdy, ciężko mi oceniać trudność, jeżeli chodzi o zdawanie egzaminu w Kędzierzynie, bo tu jest po prostu pusto. Więc kiedyś będę tu sobie musiał zrobić wycieczkę w normalny dzień roboczy, ale to już może, gdy będzie nieco spokojniej na świecie. Pierwszy zjazd mówiło, tak? Ja jednak sobie rondo obkrążę. Skręć w lewo. Następnie skręć ostro w prawo. Zjedź z ronda. Następnie skręć w lewo. Troszkę nawigacja mi poszalała. O, kupił, nie wiedział gdzie. Nie, to on mi tu chyba każe teraz zjechać. Ja go nie posłucham, pojadę tam. Nie wiem, czy tam jeszcze nie ma ronda, które sobie też objedziemy. Za 150 metrów na rondzie czwarty zjazd. Czyli na rondzie mam zawrócić. Czyli powrót. Powrót, tak jest. Czyli dobrze widziałem, że tutaj jest rondo. Trochę oszukałem nawigację. Za 200 metrów na rondzie czwarty zjazd. Czwarty zjazd z ronda. Czy ona nie każe mi znowu zawrócić? Czy tam było faktycznie tyle zjazdów? Nie zauważyłem. Nie zauważyłem, ile tego było. Ale czwarty zjazd. Czwarty zjazd. Tak, tyle ich było. To tam. No to... O, mamy tutaj, mamy raz. Raz, dwa. Dwa. Trzy, który... Zjedź z ronda. Następnie skręć w lewo. Następnie w lewo skręć. Skręć w lewo. Następnie skręć ostro w prawo. W lewo, a następnie ostro w prawo. Skręć ostro w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Jestem na parkingu przed dworcem kolejowym w Kędzierzynie, Koźlu.